Każdy mówi, a finanse. Ja zawsze mówię, słuchajcie, zacznijcie od Bieszczad. Chcecie przeżyć przygodę, wybierzcie autostop, poszukajcie taniego noclegu. Naprawdę nie trzeba mieć dużo funduszy, by rozpocząć taką przygodę i by poznać świat. W audycji Tu i Teraz zabieramy Państwa teraz w bieszczady. Przedstawiam Państwu gościa programu Urszula Wachowska. Witam Cię, dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Przewodniczka górska, autorka blogu Ulek w Podróży, autorka przewodników po bieszczadach. No, mówiąc krótko, osoba, która bieszczady zna znakomicie, niezależnie od pory roku i niezależnie od pogody. To się zgadza, jak najbardziej. Dzisiaj jest dobra pogoda na Bieszczady, czy niekoniecznie? A to w zależności, od której części, bo w Bieszczadach jest śnieg, tak? Mm -hmm. Więc w wysokich Bieszczadach jest już biało. Właśnie przed chwileczką miałam najnowszą informację, że delikatnie sypie. Także, ale myślę, że nie ma złej pogody na to, żeby chodzić po górach. Ja się zachwycałem, że dzisiaj 10 stopni powyżej zera i że w ogóle to jest kapitalny moment, żeby na przykład wybrać się w Bieszczady, no bo trochę cieplej, może trochę widoczność... Nie, teraz już widoczność jest kiepska z poglądem za okno. No <grym> więc pomyślałem sobie, że... Zaproszę Cię, by porozmawiać o bieszczadach, niekoniecznie o porach roku, ale właśnie o czymś, co może jest ważne dla wielu dorosłych, dla rodziców. W jaki sposób ich na przykład pasje wędrowania w bieszczady, podróżowania w góry zaszczepić u swoich dzieci, tych młodszych, tych nieco starszych? Czy to jest w ogóle możliwe, gdy dzisiaj dzieci mają tak wiele atrakcji i chodzenie w góry nie musi być tą najważniejszą? Ja myślę, że tak. Ja sama mam na pokładzie swojego pięciolatka i tak naprawdę, piszę, prowadząc bloga od jakiegoś czasu, sporo osób do mnie właśnie pisze z tym samym pytaniem, co ty teraz do mnie przychodzisz, jak zacząć chodzić po górach z dziećmi, tak? No bo to jest jednak trudne. Często są rodzice, którzy chcą zabrać dzieci na szlaki, ale nie mają cierpliwości, dzieci zaczynają narzekać, płakać, więc zamiast przyjemność robi się z tego dosyć taka hardkorowa wędrówka. Ja zawsze uważam, że do tego trzeba podchodzić po ale też pokazać dziecku swoją pasję, tak? Ja z moim synem zaczęłam chodzić, jak miałam już ponad 2,5 roku, nie było noszenia na rękach, tylko były krótkie trasy: 2, trzy, 4 kilometry na początek. I tak pokazywałam mu, że z tego można czerpać radość, tak? Czyli, że możemy znaleźć ciekawe, nie wiem, na no, przykład dla najmłodszych dzieci, jakieś roślinki, żuczki, jakieś kolorowe, nie wiem, listki, kwiatuszki. No i pokazywać, że to jest jakby taki plus, mhm. że chodzimy, nie jesteśmy zmęczeni, mamy fajne widoki. Jakby to się sprawdziło mojego syna. Kolejna sprawa, są to wszelkiego rodzaju książeczki, które organizują gminy, miasta. Korona Ustrzyk Dolnych, Korona Ziemi Aha, Sanockiej. Czyli taka trochę rywalizacja, trochę R sport. Ciężko trochę... nazwa to rywalizacja. Chodzi o to, że dziecko, jeżeli wie, że zdobędzie 16 szczytów dajmy na to, to otrzyma odznakę, otrzyma dyplom, tak? Czyli taka motywacja. Samego z sobą, super. Tak, a przy okazji poznawanie też takich bardzo nieoczywistych tras, bo wtedy tam nie mamy płonin, tylko mamy takie górki, które są właśnie fajnie dostosowane do dzieci. Nieraz są widokowe. I ja myślę, że od tego warto zacząć. Czyli pokazujemy najpierw my, że nam chodzenie po górach sprawia radość, a dzieciaki są doskonałymi obserwatorami i będą nas obserwować, i będą nas naśladować. Absolutnie. Myślę, że trzeba przełożyć... To wszystko na zabawę, tak. na rodzaj atrakcji, która jest niezwykła, nadzwyczajna. I dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o tym, że przerodzi się to kiedyś w jakąś ważną pasję, jakąś miłość, jakąś wrażliwość, także na piękną. Tak, zgadza się. No pamiętajmy, że idziemy z dziećmi. Dzieci troszeczkę inaczej poznają świat niż my, więc kiedy chodzimy, dajmy im poznawać właśnie po swojemu, czyli kiedy one potrzebują odpoczynek, to nie złośćmy się, że mamy jeszcze przejścia tyle i tyle kilometrów, tylko pozwólmy odpocząć. Ja nawet wczoraj właśnie na swoim Instagramie wrzuciłam rolkę, jak zacząć chodzić z dziećmi po górach i takich parę właśnie krótkich tipów, czyli wybierzmy na początek krótkie trasy, zabierzmy dzieciom ulubione przekąski, ich zabawki. Ja często jak jestem z synem na szlaku, bo on już robi po 18 kilometrów, więc całkiem fajne hmm. trasy, więc kiedy ma potrzeba odpoczynku, to siadamy, wyciągamy zabawki, książkę, bawimy się, a później ruszamy dalej, prawda? Czyli spędzamy wspólnie czas, a to jest chyba bardzo ważne. Czyli masz osobny plecak na zabawki, na gry, na książeczki. Nie, mój syn nosi... <laughs> Mój syn ma swój plecak, jest nauczony w początku do swojego plecaka. To, co zapakuje, musi to wszystko nieść. Ale wiesz, to też jest <grym> ważne i ciekawe, żeby te wszystkie akcesoria turystyczne były też udziałem dziecka. Tak. Żeby miał swój plecak oczywiście, że bardzo lekki. Specjalne buty, specjalną kurtkę itd, itd. i tak dalej. Żeby to też było takie przełożenie, o to coś niezwykłego robimy i do tego potrzebne są specjalne narzędzia. Zgadza się, zgadza się. Natomiast fajnie jest, kiedy dziecko uczestniczy w pakowaniu chociażby plecaka, tak? Czyli nie, że my zabakujemy plecak i damy, masz masz z tym iść, tylko y, syn czy tam w ogóle dzieci, żeby właśnie same zapakowały. Nie wiem, karimatę, swoją ulubioną zabawkę, wodę, jakąś przekąskę, coś słodkiego, nie wiem, kurtkę przeciwdeszczową, zapasowe ubrania. Pakują to do swojego plecaka i mają świadomość, że to będą nieść i między zapakujemy będzie cięższe. Y ale to jest fajne, bo one wtedy wiedzą, co mają w plecaku i potrafią się spakować. I jest to możliwe, bo jak ja idę w górę z moim pięciolatkiem, mówię: "Hubert, spakuj się", więc on się sam pakuje i nie muszę już plecaka sprawdzać. No dobrze, no ale przecież jest <grym> cała masa dzieci, które wyruszają z entuzjazmem. No i potem zaczyna się na szlaku. Za daleko jeszcze, tak? Ile jeszcze? Jak <grym> A nic nie widać. A mówiłeś, że będziemy coś oglądać. No nic nie ma, niczego nie ma. Zgadza no się. listek, o, no nie, no taki listek. To są trudne pytania. Tak, to są trudne pytania. Ja z nimi się mierzę na co dzień, pracując jako przewodnik górski. Bo jednak, kiedy prowadzam młodzież, to często jeszcze nie wyszliśmy dobrze z autobusu i już te padania pytają. <laughs> tak, dlaczego tu jesteśmy? Nigdy więcej w góry. Za jaką karę nas tu pani wzięła? Na następną wycieczkę jedziemy nad morze. Więc jakby ja się mierzę za każdym razem z tymi pytaniami. I co odpowiadasz? Powiem tak. Najczęściej jest, że mimo wszystko ten trud kiedy schodzimy już do autobusu, to dzieciaki mimo wszystko są często zadowolone. Bo my też tłumaczymy, że przełamujesz swoją słabość, że ty idziesz po raz pierwszy w góry. Z drugiej strony ciekawostki, bo ja jak pracy, jako przewodnik często gdzieś na przykład zadaję im zagadki. One muszą się w coś zaangażować. Kiedy zatrzymujemy się, mówię, żeby znaleźli nie wiem, jakiś charakterystyczny punkt, próbowali coś znaleźć, zawiedzieli się, gdzie wyżej, niżej, gdzie zaangażować północ, dzieci. Takie najprostsze rzeczy, powiedzieć jak znaleźć północ właśnie, czy możemy mech, tak? Czyli Takich najprostszych zabaw, które angażują dzieciaki, czyli odwracam trochę uwagę od tego wysiłku, który mimo wszystko jest, prawda? No Ja przypominam sobie swoje czasy, gdy zaczynałem chodzić w góry. No, strasznie cieszyła mnie, no dziś powiedziałbym ta siermięga tamtych lat, bo to był głęboki PRL. Ale na mnie przeszkadzało, że na przykład w schronisku górskim mogliśmy. Spać na podłodze. To wręcz super, że można spać na podłodze. Że mamy, nie wiem, zimną wodę, jeżeli w ogóle jest kran, no to świetnie, a jak nie, no to strumyk. Takie rzeczy dzisiaj podejrzewam młody człowiek raczej odrzuca. Znaczy, ja znowu tak trochę brutalnie może powiem, że wszystko zależy od rodziców. Bo spotykam się z dzieciakami, które na przykład jak jesteśmy w schronisku, to one są zachwycone, bo opowiadają, że one też z rodzicami, że spały, nie wiem, w karima na karimacie A pokój że miały... 15 osób. Tak, i, i są jakby zadowolone, bo są nauczone tego. Czyli rodzice też mówią i wspominają właśnie te fajne swoje lata, przekładając dla dzieciaków, że to jest wielka przygoda. Ale oczywiście masz rację, że zdarzają się dzieciaki, że jak jest zimna woda, jak sala zbiorowa. Nawet spotykam się w takim miejscu, że kiedy jesteśmy w schronisku, jest jeden duży stół, gdzie wszyscy się dosiadają. No, tak, oczywiście. no to tutaj dzieciaki są no jak do kogoś, kogo nie znam. Więc jakby, ja myślę, że to jest rola znowu rodziców, jeżeli chcemy, żeby dzieciaki chodziły po góry, trochę im przypomnieć swoje lata, pokazać jak to wyglądało, a przede wszystkim też, no nie narzekać w tych górach, no bo jeżeli jesteśmy w jakimś schronisku, jest długa kolejka, czy są gorsze warunki, to nie krytykujmy tego przy dzieciach, bo one to szybko wyłapią. Spróbujmy obrócić to w żart, albo w coś fajnego. No właśnie, powiedzmy, że to jest specyfika tego miejsca. Ale też pomyślałem sobie, jak mówiłaś przed chwilą, że właśnie jest jakiś problem żeby usiąść przy stole z dużą grupą nieznanych sobie osób no to to jest kapitalny moment, żeby przełamywać jakieś bariery, żeby uczyć się jakiejś wspólnoty, bycia razem. Nie wiem, nawet rozmowa z kimś, kogo nie znasz. Zakładam, że w górach sami zacni ludzie się pojawiają. E, więc, wie, więc ja myślę, że takie proste rzeczy też mają wartość. Tak, oczywiście jak najbardziej mają wartość, tylko znowu jeżeli dzieci nas obserwują, jeżeli my siadamy gdzieś z boku e, i jakby nie dołączamy się do tej rozmowy, to dzieciaki nie będą to robić. A jeżeli my siądziemy przy tym stole, zaprosimy i zapytamy, skąd wracacie? Skąd idziecie? Jak wam się podobało, to obserwując nas dzieci, będą robić to samo. Może nie teraz, ale za 2-3 lata, kiedy pojawią się na szlaku, nie będą mieć już tego dystansu, tej krępacji, żeby usiąść obok kogoś obcego. Zwróciłaś uwagę, że klucz sukcesu leży w podejściu rodziców do Zgadza się jakiegoś. Do jakiejś fascynacji górami. Absolutnie się z tym zgadzam, bo myślę, że przykład zawsze idzie, idzie z góry. No dobrze, ale świat się zmienił, prawda? Pojawia się, młoda, pojawia się grupa młodych wycieczkowiczów w Bieszczadach, wszyscy z telefonami, ze słuchawkami na uszach. Każdy ma jakąś swoją ukochaną muzę, którą zabrał z sobą na przykład w Bieszczady. No i po pierwsze, nie ma zasięgu. No, i już jest pierwsza pretensja. Leje do tego wszystkiego, albo pogoda niezbyt ciekawa do wędrowania. Do tego pokoje wieloosobowe, albo bez standardu, które dzieci znają, bo podróżowały po Europie Zachodniej. No i co ty wtedy robisz? I tak je zabieram w góry. Zawsze no. powtarzam, że nie ma złej pogody. Faktycznie, to jest wtedy utrudnione, zwłaszcza kiedy przyjeżdżają dzieci niekoniecznie przygotowane. Ale ja też jakby często nie mogę mieć do nich pretensji, tylko znowu do rodziców. Bo jeżeli my wysyłamy listę, prosimy, żeby dzieci miały pasz przeciwdeszczowy, odpowiednie buty, no to jednak tego nie ma. A często jest też, że rodzice po prostu ubierają dzieciaki na wycieczkę szkolną, bo chcą, żeby dzieci fajnie wyglądały. No i to, bo, bo mówię, przepraszam, czy ubiór w ogóle nie jest adekwatny do wyjścia w góry. Co I więcej, pewnie wybram. rodzice dzwonią i mówią, proszę pani, mój syn i tak. tutaj wymieniają, nie wiem, rozmaite dolegliwości albo... Niechęć wręcz do. Tak, wychodzenia. natomiast jak ja słyszę, że moje dziecko nie da razy tyle kilometrów zrobić w górach, bo nie lubi chodzić, dla mnie to nie jest odpowiedź, tak? Bo każdy jest w stanie przejść krótkie trasy. Ja uważam, że przejście dla nastolatka 12 kilometrów wcale nie jest dużym wyczynem. My nie musimy się gonić. Ja zawsze powtarzam, że przejście po górach my nie musimy tego zrobić w ciągu 3 godzin, tak? My możemy poświęcić na to 5 godzin, możemy poświęcić na to 6 godzin, ale żeby dana osoba złapała tak zwanego bakcyla. Oczywiście łatwiej jest kiedy jest ładna pogoda, natomiast zła pogoda też potrafi czasami zachęcić, bo wtedy zawsze tłumaczymy młodzieży, że to jest takie przyłamanie swoich barier, że będziesz to pamiętać do końca życia, jak szedłeś 12 kilometrów w deszczu, gdzie było ci niewygodnie, było dużo błota i faktycznie później przychodzi nie refleksja, a czasami te dzieciaki wracają i mówią, że pamiętają i jednak są to wspomnienia mimo wszystko pozytywne. Z czasów mojej młodości bardzo ważnym elementem takiego wspólnotowego bycia w górach no, było ognisko, które finalizowało wędrówkę. Śpiewanie, opowiadanie, gadanie, czasami oczywiście też jedliśmy jakąś kiełbaskę i tak dalej. To dawne czasy. Czy coś z tego w ogóle dzisiaj jest do. Uratowanie. Tak, ja nigdy nie stracę, nie daję młodzieży na straconej pozycji i ciągle wierzę, że y, potrzebują, każdy z nas przechodzi pewien okres buntu i nie każdy musi chodzić po górach, tak? Są osoby, które wolą morze i to też jest całkiem okej. Okay. Miasto, możesz mi wierzyć, że dalej są ogniska, y, dalej przyjeżdżają dzieciaki z gitarami, dalej potrafią śpiewać. Oczywiście przyjeżdżają też ze swoją muzyką, tak jak wspominałeś, z głośnikiem, gdzie posiedzą 15 minut, biegą kiełbasę i znikają w pokojach, ale zawsze jak jak się trafi jedna, nawet dwie osoby, które jednak chcą posiedzieć dłużej, to ja zawsze mówię, że to już jest sukces, bo wszystkich nie zmusimy do tego, by każdy chodził po górach. Czy jest jakaś różnica między młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, no powiedzmy ze Szczecina koło brzegu, a tymi, które przyjeżdżają z miejscowości górskich, no na przykład gdzieś z Żywca, bo chcą obejrzeć Bieszczady, no ale góry mają wokół swojego domu. Tak, tak i to widać na pewno, bo jeżeli jedzie ktoś osoba z daleka, Jedzie z dużych miast, to dla nich wszystko tak naprawdę jest ciekawe. I już nawet niezależnie, jaka będzie pogoda, tak czy właśnie będzie lało, czy będzie śnieg, te osoby starają się ruszyć na szlak, bo pokonały dużo kilometrów. Poza tym one też wiedziały, co chcą tutaj robić, po co tu przyjechały. Konkretne oczekiwania. Konkretne mają, oczekiwania, tak? tak. Natomiast osoby, które mają, mieszkają w górach i mają góry wokół siebie. To często mówią: No, okej, okay, przecież ja, jak leję, to nie muszę iść dzisiaj tutaj na połoniny, no bo przecież ja mam góry u siebie. Góry, które, jak to niektórzy mówią, niewiele się różnią góra to góra więc jakby one wtedy rezygnują z tego wyjścia. I to też zwróciłam uwagę. No i często to porównywanie, bo u nas na szlaku jest więcej kolejek, a u was nie ma ani jednej kolejki w górach, tak? U nas jest dużo więcej restauracji. Tutaj jednak w Wieszczadach, zwłaszcza teraz po sezonie, to tych restauracji otwartych jest dużo mniej. U nas w Wieszczadach widać tą sezonowość, tak? Czyli w żywcu, szczyrk, tamte okolice, no to jednak sezon jest cały rok. A u nas przyjeżdża się w Bieszczady, i w tym momencie często jesteśmy zostawieni sami sobie. No to jest okay. pytanie, w jaki sposób spowodować, żeby jednak zafascynować górami młodych ludzi, nastolatków? Czy, czy musisz wymyślać jakieś specjalne atrakcje w czasie takiej wędrówki? Musisz mieć coś w rękawie, taki, taki złoty, złoty as. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie jęczał, to i tak będzie narzekał na wędrówkę. Natomiast tak, ja zawsze staram się, chociaż odrobinę, zawsze rozmawiać z młodzieżą, zresztą jak idę po szlaku, słuchać ich, co oni lubią. Często, jeżeli ktoś był już w ogóle chociaż raz w górach, on się tym chwali, tak? On często chce się pochwalić, że był w tatrach, że był zakopanym, że był właśnie w żywcu, czy jakimkolwiek szlaku, że go rodzice zabrali i to już wtedy widać, że jest zupełnie inna osoba i na rozmowę, jeżeli chociaż raz był. Natomiast osoby, które są po raz pierwszy, jest im ciężko, to wtedy musimy znaleźć właśnie ten złoty środek, czyli pokazać. Zobacz jak na przykład są piękne kolory, albo zobacz faktycznie jak możemy w górach, gdybyśmy się zgubili, co byście zrobili. Czyli troszeczkę takie gry, gdzie angażuje przynajmniej część osób i to też jest jakaś taka metoda, chociaż trochę, żeby ich zachęcić, ale tak jak powiedziałam na początku, że nie zmusimy nikogo i wszystkich, żeby chodzili po górach. Jeżeli ktoś pokocha góry, błoto, to poczuje to miłość od pierwszego wejrzenia. Trochę psychologiem musisz być bo podejrzewam, że te grupy, zwłaszcza nastolatków, no, żyją trochę własnym życiem, prawda? Tak. To jest ich świat niekoniecznie związany z górami, albo tak, wcale ale wcale Tak, Ale dzięki temu też, jeżeli dzieciaki mają telefony, tak? I wiadomo, jakby to jest ten, bo wiadomo, muszą wyłączyć zasięg czy tam internet, żeby nie złapała ich sieć ukraińska. Ale na przykład mówimy, no to słuchajcie, ja im opowiadam, że ja lubię kręcić rolki. To kogo mam tutaj, kto lubi filmiki kręcić? No to od razu pojawia mi się kilka osób i mówię to, zobaczcie, będziecie i ze mną nakręcimy fajne rolki, hmm. zrobimy fajne zdjęcia. Będziecie mogli się tym pochwalić, tak? Więc no, to już. To jest haczyk. Tak. Chodzi o to, żeby im też pokazać, no bo nie możemy negować cały czas tego, że telefony, że sięgą, młodzież jakby żyje swoim już teraz światem. I później się pytamy też o muzykę. Wtedy oni zawsze często pytają, to jaką muzykę na przykład bieszczadzką po to podłączyć? I to właściwie tak zakładka na zakładkę, kroczek po kroczku, idzie do przodu. Powiedz mi, bardzo często jesteś uczestnikiem festiwali podróżniczych w różnych częściach Polski. Jak opowiadasz o bieszczadach? W jaki sposób mówisz też o młodych ludziach, którzy. Te bieszczady mogliby odkryć, mogłyby one być dla nich jakimś ważnym miejscem, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Zgadza się. Ja zawsze opowiadam, czy Bieszczady opowiadam o życiu w bieszczadach, ogólnie na festiwalu. Często mam taką, bym powiedziała, prezentację, niekończąca się podróż po bieszczadach, czyli trochę postrzeganie, jak nas postrzegają mhm. ludzie z Polski, i jak my postrzegamy. Ich taki troszeczkę bym powiedziasek, żartobliwie, ale ja też tłumaczę często młodym, że warto zacząć podróżować, tak? bo podróżowanie to jest coś fajnego, co kręci każdego, wiadomo, i oglądając teraz mnóstwo osób na Instagramie, też marzy im się podróż i każdy mówi, a finanse? Ja zawsze mówię, słuchajcie, zacznijcie od Bieszczad. pojedźcie tam. Chcecie przeżyć przygodę? Wybierzcie autostop. Poszukajcie taniego noclegu. Wcale nie musicie mieć dużo funduszy, by rozpocząć pierwszą swoją podróż. A, czyli Bieszczady są takim powiedziałbym, wstępem do w ogóle oglądania świata. Tak, ja tak zachęcam właśnie młodzież, bo wiadomo, nie możemy powiedzieć, że jedźcie już tutaj, czy tutaj, bo to się wiąże z dużymi kosztami. A jeżeli ktoś zapakuje namiot, czy wybierze na schronisko, wybierze komunikację autostopową, czy po prostu, żeby tani dojazd w Wieszczadach, to naprawdę nie trzeba mieć dużo funduszy, by rozpocząć taką przygodę i taką odwagę trochę, by poznać świat. A poznajemy świat też, poznając swój kraj. Która pora roku najbardziej powinna Inaczej, która pora roku najlepiej zachęca do poznawania bieszczadów? Marketingowo. Ja myślę, że najlepiej sprzedaje się jesień. No bo jesień jest kolorowa, wszyscy wtedy rzucają wszystko, jadą oglądać piękne kolory. Wtedy mamy rykowisko Jeleni, tak, pojawiają nam się prawdziwki rydze, więc jakby wszystko dodaje temu, że ludzie przyjeżdżają. Natomiast ja uważam, że każda pora roku jest wyjątkowa. I nawet ja mieszkając tam, nie jestem w stanie wybrać jednej ulubionej, bo zielony, kiedy mamy na wiosnę, kiedy wszystko budzi się do życia, jest pięknie. Lato to jest po prostu zieleń uderzająca. No a zima to jest kraina lodu. Też no, pięknie. Piękne. Proszę Państwa, proszę zachęcać swoich najmłodszych i nieco starszych, by bieszczady były ważnym miejscem w ich życiu, bo to w ogóle piękna kraina. No i proszę się, proszę się też może przywiązać do tych słów, o których tutaj powiedzieliśmy, że ta miłość bierze się. Z miłości naszej, tak. naszej, dorosłych do Tak, gór. bo dzieci nas obserwują, dzieci nas naśladują. Jeżeli my będziemy zafascynowani górami, to one też będą. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Urszula Wałachowska była gościem audycji Tu i Teraz. Zachęcam, byście Państwo spojrzeli także na blog Ulek w podróży. Tam sporo ważnych informacji. Tak, ja też zapraszam i dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję Ci.